Ciemna noc, po do 10:00 idziemy na poszukiwania tunelu, który wichury i deszcze nam zwiały. Tutaj miał stać, tutaj było jego miejsce, tutaj był przyczepiony wszystkim, czym się dało, no ale wyfrunął. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie stało rzodkiewką, sałatką i szpinakowi. Dobra, idziemy go szukać. W sumie to jest też nasza pierwsza wyprawa po zmroku. W tym widać go tam jest. Ciągniemy teraz? No chodź, spróbujemy. Tu jest, zatrzymał się na... O, jest! Uważaj, bo tu jest... Napadało. Wygląda na cały. Co? Wygląda na cały. Wygląda na cały. Tu się zerwało te rzepy. Te rzepy się zerwały, ale konstrukcja wygląda. Konstrukcja cały. Wygląda całą, stabilną. Nawet jest nasza deszczownia. No. Także dobra. Wyłączam nagrywanie i bierzemy go. Dobra. Dotachaliśmy nasz tunel do stodoły. Przynajmniej to, co z niego zostało. No, w połowie drogi stał się okrągły, nie podłużny. Nie, nie jest źle. Są trochę poprzekrzywiane niektóre wkręty, głównie tutaj, gdzie chodzi za chatą o drzewo. Ale nie jest kompletny, gdzie się nie zerwał, nie brakuje żadnych elementów. Tak. Więc jest okej, damy radę. No pewnie. Kopiemy go w ziemię, może zostawimy go bardziej jak namiot z jakimiś tymi. Tutaj jest najgorzej. Tak, tu jest najgorzej wygięte, ale... Ale to Australia. Pieski zostają, a my idziemy zwiedzać. To, co zrobiliśmy wczoraj i co sprawiło, że dzisiaj bolą nas wszystkie mięśnie, wszystkie kości. Puszek zostaje, Szkira. Trzeba zostać. Zostań, proszę. Pieski grzeczny. Zostańcie. Trzymaj, nie zamknę. Trzymam. W końcu słonecznie. Przejdziemy się po naszym przyszłym ogródku warzywno-owocowym, bo wczoraj udało nam się trochę zdziałać tutaj. Zacznijmy od tej strony. Tutaj powstały takie dwa... Jak to nazwać? Poletka. Dwie zagrody. Dwa poletka. I to nie będą grządki podwyższone, tylko to są po prostu jakby płotki oddzielające nasze uprawy od naszych psów. Bo w przyszłości, i to takiej najbliższej, bliższej, będzie tu wszystko ogrodzone i psy też będą mogły tutaj wejść. Więc tutaj będzie pietruszka i marchewka, ale to w glebie, w ziemi. A to są po prostu płotki i to są płotki, które zostały stworzone z innych płotków zakupionych dawno temu w Castoramie. Czyli taki no waste, zero waste. I tak to wygląda. Oczywiście ta ziemia w środku jeszcze musi być wypielona trochę, ale jest to ziemia z naszego lasku. Idziemy dalej. Tutaj będzie grządka podwyższona, tak zwany wał permakulturowy, ale do tego jeszcze się nie zabraliśmy. A tutaj są dwie skrzynie kupione.
Na razie tylko wyłożone kartonami, trochę podsypane ziemią, żeby kartony nie odleciały. Liczyłam na to, że trochę popada jej i zmoczy te kartony, ale widzę, że nie padało. I teraz tutaj, gdzie stoi Artek, w tym miejscu, będzie jeszcze jedna taka zagroda jak tam. I po drugiej stronie bramy, bo tutaj też stylowo zostawiliśmy taki przesmyk, który będzie bramą, żeby jakby co móc tędy przejechać, bo tutaj też jest brama, więc w tym miejscu nic już nie będę sadzić, no bo żeby był jakiś przejazd. Aczkolwiek może tutaj jeszcze jakąś jedną by się zmieściła, jakaś taka wąska. No i coś, co lubi cień. Może będzie tutaj pod tym płotkiem. Ale tutaj mamy jeszcze trochę miejsca. Może jakby zniknęła ta hałda ziemi, to byłoby trochę więcej tego miejsca. Tam kompostownik z tyłu. Tu gruz, który też musi stąd zniknąć. I trzeba będzie tutaj wszystko uszczelnić, jeżeli mają tutaj biegać pieski. I tak to wygląda od drugiej strony. Czyli tutaj już nic. Tutaj coś, co lubi cień. Muszę poczytać. Tutaj coś, co lubi światło. Jeszcze tak ze 2-3 grządki się tutaj. Ale leci z rynny. Zmieszczą. Tutaj. Czyli jednak coś padało, bo widzę, że kapie z rynny. To tak jest ze środka rynny. No i gruzowisko. Nie wiem, kto to podniesie, tak szczerze mówiąc, bo to jest super ciężkie na pewno, bo to jest beton. Tu beton, tam beton. To są ogólnie chyba te jakieś po ogrodzeniu. W środku, nie? Rury. I dużo kostki. I czarny pas oczywiście, nie? No bo jakby inaczej. Gdzie? Tutaj, lepiej się na mnie. O. Jest i kotek. Dobrze, jakby były tutaj jednak koty. Ja się jeszcze nie zdecydowałam na kota. Raz, że tutaj jeszcze tak do końca nie mieszkamy. Ale dwa, jakoś nie jestem w stanie chyba się przyłamać, żeby mieć kota na wsi. Bo nie wyobrażam sobie go ciągle pilnować, a jak gdzieś pójdzie, nie wróci, to ja się załamię. Ostatnio Artek wszedł tam, do pokoju obok kotłowni i była mysz. I był pisk, ale nie myszy. Więc fajnie, jakby tutaj jednak te koty sąsiadów chodziły. No właśnie, a nie myślcie, że my jesteśmy tak połamani tylko dlatego, że zbiliśmy dwie zagródki i przynieśliśmy trochę ziemi. Po prostu jest efekt tego, że codziennie tak naprawdę tutaj coś robimy. Do tego od paru dni był wiatr, deszcz, grat nawet nas tutaj spotykał, więc to nie wiem, pewnie kwestia zmęczenia materiału, przewiania, no i ogólnie różnych takich perypetii typu awaria samochodu, który teraz jest u mechanika, a typu jakiś znaleziony piesek i szukanie mu jego domu. Zdarzyło się dzisiaj coś niespodziewanego? Wracaliśmy do domu i znaleźliśmy błąkającego się przy drodze, zagubionego, przestraszonego tego to kawalera. Mikusia, jak się okazało. Okazało się, że Mikusia. Znaleźliśmy go no, w polach, był cały roztrzęsiony, rozdygotany, głodny, spragniony. Wzięliśmy go do domu, wystawiliśmy ogłoszenia na wszystkich lokalnych stronach, Mikuś, na Facebooku i tak dalej. No i oczywiście zgłosiło się mnóstwo osób, które mogłyby być już za chwilę po niego. Ale no, jako że widzicie, że to jest York, także no, mógł trafić w różne niepowołane ręce. Na pewno jakieś pseudohodowle byłyby zachwycone. No i teraz mamy godzinę za 15:10 prawie w nocy i znaleźliśmy właściciela. Okazało się, że to jest ksiądz z pobliskiej parafii. Więc jedziemy na plebanie oddać psa, który zaginął dzisiaj pewnie koło 12, 13, coś takiego. W każdym razie oddalił się od parafii, parę kilometrów sobie spacerował. Także ma szczęście, że trafił na nas. Ksiądz też ma szczęście. Tak. Tym razem nie. Ale dostanie reprymendę od nas ksiądz. Jedźmy. Tak, jedziemy. Także no. A, no i oczywiście zaczęło się od tego, że przyjechaliśmy w weekend, no i po nocy zbieraliśmy ten tunel tutaj z krzaków,
który nam wywiało. Także no, ten weekend pełen przygód, także spokojnie można byłoby tym obdzielić, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące, a to się wszystko wydarzyło na przestrzeni 3 dni tak naprawdę. A tutaj wszystko coraz bardziej budzi się do życia. No nie tylko czarny bez. Oby. Tak. No jeszcze 2 tygodnie temu to było wszystko szaro-brązowe. A teraz... A pokazujesz ziemię. Dokładnie, bo pokazuję, jak jest zielono na ziemi, skarbie. Czyli znowu muszę skierować na ziemię? Rośnie tutaj pokrzywa. I to naprawdę jest od piątku, znaczy inaczej. Przyjechaliśmy w czwartek wieczorem i to jest pierwszy dzień ze słońcem. No niesamowite. Zrobiliśmy eksperyment i wsadziliśmy 2 takie, to nie byle badyle, do ziemi z już gałązkami i tutaj puszcza listki dalej. Czyli jest szansa. Dogram jeszcze, bo udało nam się postawić tunel. Okazało się, że tunel, mimo że odleciał, jest w całkiem niezłym stanie. Jest tutaj tylko takie jedno wgięcie tu u góry
jest jedna taka, jedno takie przęsło, które niestety trochę się nagięło. Nie będę go prostować, bo się złamie jeszcze bardziej. A ponieważ jest dzisiaj piękna pogoda, jest super ciepło, no to wystarczyło trochę poleżeć sobie na macie z kolcami i jestem do życia. Artek dzisiaj też troszeczkę popracował przy komputerze i zrobiliśmy jeszcze trochę w ogrodzie. Tutaj, gdzie są te pale, będzie groszek cukrowy, a potem może jakaś fasola tyczna. W każdym razie tutaj jeszcze pomiędzy oczywiście tymi będą szły sznurki, na których ten groszek będzie się opierał. Tutaj jest dopiero tak przygotowane przez glebogryzarkę poletko na cebulę. Jeszcze nie siałam, może jutro. A tutaj jeszcze dopowiem, że umocniłam ten tunel, wkładając z jednej i drugiej strony pręt zbrojeniowy, więc siedzi mocno. Jest ciężki, tutaj ten pręt jest jeszcze przymocowany. Więc jeżeli teraz odleci, to nie wiem, co to będzie, chyba huragan. I jak Artek robił poletka, to ja dokończyłam tutaj nasze dzieło wczorajsze i zasadziłam marchewkę późną, aksamitkę, marchewkę wczesną, pietruszkę późną, aksamitkę i pietruszkę średnio wczesną. Po dwa rządki każdej i po jeden rządek aksamitki. Już jak mamy te poletka i tutaj stoją skrzynie, mimo że jeszcze nic z nich nie ma, to już się czuję, jakbym właśnie była na wsi i jakbym miała swój ogródek, bo wcześniej no to tutaj było po prostu pole takie niezagospodarowane, a teraz już trochę to wygląda jak ogródek. Wiadomo, że taka wersja na razie trochę kombinowana, ale tutaj są drzewka, tu truskawki, tu będzie groszek, cebula i będzie pięknie. W ogóle piękna jest dzisiaj pogoda. Słońce od rana. Jest pięknie. Tunel, mam nadzieję, że postoi dłużej niż 2 dni, jak ostatnio. Kocie! Chcesz coś powiedzieć na koniec?